Dzisiaj wstałem i myślę, stary, każdy dzień trzeba wykorzystać. Każdy dzień jest coś warty i w każdym dniu można zrobić... A nie, wiesz co? Ja do domu dzisiaj idę jednak. Ty, mam super pomysł. Jedziemy nad wodę. No, hip hip. Korek. Co, ty myślałeś, że coś genialnego wymyśliłeś? Że tylko ty tak myślisz? Wszyscy chcą jechać nad wodę, jak jest ciepło. Ty idioto. Ale ja chcę jechać... też nad wodę. Słabo trochę. Co ty pieprzysz? Dla mnie by tak mogło być cały rok! No... Ludzie by byli uśmiechnięci jak w Hiszpanii, arriba! Ty chodź tam do cienia na chwilę. Ty, ale musimy iść, nie? Ale to cieniem pójdziemy, dobra? I fajnie w tym sklepie, możemy tutaj z godzinkę zostać. Chcę wezmę kanapkę albo coś, albo zacznę tu pracować, co? Poczekajmy może do nocy. Tylko 11 godzin zostało do zmroku, dobra? Masz wodę, trzeba się nawadnić, jest bardzo gorąco. Jedno trzymaj, drugą masz do kieszeni. Ale my idziemy 70 metrów. Wiem, dlatego mam to jeszcze. Trzeba się nawadniać, pamiętaj, pij 17 litrów wody przez sekundę. Masz herbatę, herbata najlepiej chłodzi. A nie, dzięki, ja lubię jak jest 42 stopnie herbatę. Wiesz, jak jest 38, to jakoś mi nie wchodzi. Ona ma 90, pij. A ty znowu bez herbaty, masz, napij się. Słuchaj, w krajach arabskich pije się gorącą herbatę, żeby pobudzić receptory i żeby twój mózg wiedział, żeby zacząć się pocić, albo pocenie cię ochładza. Dzięki, to już rozumiem, czemu muszę pić herbatę w upał, dzięki. To jest bardzo stara i mądra metoda. O, Ziemka. Co ty robisz? Co ja robię? Biegam. Jest trudniej, więc lepiej, więc fajniej. Kocham upały, bo mogę sobie pracować w takich warunkach i nadal być produktywny. Chwileczkę. O, zwolnili mnie. O, siema, co tam? Co ty robisz? No jak to, na upał jest najlepszy aktywny wypoczynek. Stary, palę więcej kalorii. Nie ma nic lepszego niż w upał sobie pojeździć na rowerze. Na razie, lecę. Jak ja nienawidzę takich ludzi. A mogę cię coś zapytać? Użyłeś dzisiaj dezodorantu? Daj spokój, ty wiesz z czego one są robione? Obrzydlistwo. Ty trochę pachniesz jakbyś był zrobiony z głów. A, ale się nagrzało. Dawaj, do fury wskakujemy, będzie lepiej zaraz. Czemu? Klimat wprawdzie nie nabiłem, ale... zaraz otworzę tutaj szyby, to będziemy jak ptak lecieć i się wychłodzimy, zobaczysz. O, zobacz. Korek. Ty, ja to lubię jak jest lato, wiesz? Te spodenki, jak dziewczyny noszą te... Nie to, że wiesz, że jestem jakiś zwyrol czy coś, ale... Idź beze mnie już. Ja nie dam rady. Kupię ci lody, wróżku. No dobra, to jeszcze trochę dam. A ty jak sobie radzisz z upałami? Nie, nic mi nie przeszkadzają, wiesz? Tak naprawdę uwielbiam i tak naprawdę dla mnie nie nic nie dzieje. Kurwa, uwielbiam mnie. No, także tego. A ty lubisz upały? Ja kocham. Kurwa, jak jest gorąco! Otwórz oczy, będzie chłodniej. Okno chyba. No. I będzie zimniej, będzie cieplej. Zasnąłem? Zasnąłem? Ale mi stopy jebią. Może prysznic weźmiemy, co? Zimny. Na żywe dwóch. To ciepły. I znowu nic z balkonem nie zrobiłem. Zero trawki, zero hamaczka. A już zaraz zima. Kto włączył piekarnik w taką pogodę? Frytki. Ach, ale chłodek. O, cześć świnio. Myślałem, że się bardziej spociłeś. Chodź, mój król mokradeł. Nie idę. Ty wiesz, że jak wolno idziesz w słońcu, to jeszcze gorzej, bardziej się nagrzewasz. A? Tak samo jak na deszczu. Jak biegniesz, to zgarniasz więcej kropel niż jak idziesz, więc jak pada mega duży deszcz, to po prostu idź, a nie biegnij. Fajnie, jakby padał deszcz. Wreszcie mogę czuć się jak na saunie cały czas. Nie. Wreszcie mogę sapać, jakbym był na saunie. Wreszcie mogę sapać, jakbym był na saunie i nikt nie ma mnie za wariata. Przepraszam, ja tu miałem tego wielbłąda zaparkowanego i nie dorzuciłem do parkometru. Nie widziałeś, gdzie się poszedł. Jaki chłodny. O, jaki dobry kamień. O, za chwilę będę. O.